Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałem opowiedzieć wam o Liberty Prime, gigantycznym bojowym robocie, który został stworzony przez amerykańską armię podczas wielkiej wojny z Chinami, której powodem były wyczerpujące się surowce naturalne. Został on opracowany na podstawie wojskowego kontraktu 38917, który angażował do jego stworzenia rządowych naukowców, wspieranych przez firmę Robco Industries i General Atomics International. Jego celem miało być wyzwolenie Anchorage na Alasce spod jarzma chińskiej okupacji. Wstępne prace zostały rozpoczęte w 2072 roku i mimo, że sam robot jeszcze wtedy nie istniał, odgrywał gigantyczną rolę propagandową, a jego wizerunek był przedstawiony na plakatach nawołujących do walki z chińskim okupantem. Przez pierwsze miesiące opracowano korpus, moduł głosowy i system uzbrojenia. Niestety naukowcy, tym kierownik projektu Stanley Blumfeld, nie byli w stanie opracować odpowiedniego kompaktowego źródła zasilania, które mogłoby zasilić Liberty Prime'a. Na tym etapie pracy jedyną nadzieją na przygotowanie rozwiązania problemu była interwencja geniusza Stanislausa Brauna, jednak ten odszedł z projektu. Armia Stanów Zjednoczonych nie mogła sobie pozwolić na czekanie, dlatego też używając nowo opracowanych pancerzy wspomaganych, przeprowadzono w 2077 roku zmasowany atak na terenach okupowanej Alaski i ostatecznie udało się oswobodzić amerykański stan spod jarzma okupanta. Liberty Prime pozostawał zaś ukryty pod Pentagonem, czekając na rozwiązanie problemu związanego z zasilaniem. W tamtym momencie mógł swobodnie poruszać się po terenie, wykorzystując nawigację satelitarną, jednak z powodu ograniczonego źródła zasilania posiadał wyłączone wszystkie systemy militarne. Jego plany koncepcyjne były wzorowane na humanoidalnej ludzkiej formie, a gotowa powłoka robota mierzyła 12 metrów wysokości i ważyła blisko 30 ton. Głównym bojowym wyposażeniem tego giganta był niezwykle silny laser, zdolny neutralizować załogi bunkrów, czy też najlepiej opancerzone pojazdy, jak i pociski atomowe Mark 28. Dodatkowo posiadając wspomniany wcześniej moduł głosowy, spełniał również propagandowe role. Wizerunkowo miał być ucieleśnieniem potęgi amerykańskiej armii i podczas neutralizacji wroga miał rzucać również wiele ciętych ripost w stronę Chińczyków, wyśmiewając m.in. ich komunistyczny reżim. Ostatecznie jednak z powodu eskalacji konfliktu nazwanego już wtedy Wielką Wojną, projekt robota został porzucony, a pozostali przy życiu ludzie zdołali o nim zapomnieć. W 2255 roku ruiny Pentagonu zostały ustanowione jedną z placówek Bractwa Stali prowadzonego przez Owena Lyonsa. Członkowie zakonu, eksplorując podziemia placówki rządowej, natknęli się na Liberty Prime'a i postanowili go odbudować. Trwało to blisko 20 lat, gdyż nadal szukano wydajnego źródła energii, które ostatecznie zostało opracowane przez dr Lee, genialną naukowiec z projektu Oczyszczenie. Od tamtej pory Liberty Prime rozpoczął swój przerażający pochód śmierci, podczas którego odbił oczyszczalnik w pomniku Jeffersona za rąk enklawy. Wsparł również Bractwo Stali w walkach pod Rockland, gdzie został zniszczony za pomocą satelity Bradley Hercules, która zainicjowała bombardowanie orbitalne. Bractwo nie chciało jednak porzucać tak wydajnej broni, dlatego ponownie odbudowano go po 10 latach w 2287 roku i rozwiązano problem zasilania za pomocą rezonatora berylowego. Jego druga odbudowana wersja nosiła inicjały Mark II i pomagała walczyć z Instytutem. Jeśli chcielibyście posłuchać coś więcej o uniwersum Fallouta, piszcie mi śmiało o tym w komentarzach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!